Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Yubi, witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry Pokémon Prism. O, ostatnio zdobyliśmy kolejną już odznakę, jakby ktoś nie wierzył, to pokazuje, jest to właśnie ludzie już czwarta odznaka właśnie z tego regionu na Lio. No i zostało jeszcze, o kurde, jeszcze 16, dość sporo. No ale cała tutaj przygoda dopiero przed nami. Jak pamiętacie, ostatnio udało nam się dotrzeć tutaj, dzisiaj nie gramy w żadną grę, bo nie. Już się zbyt bardzo wściekałem, no przepraszam bardzo. Za to mogę wam powiedzieć, że wchodzimy do jaskini. Tak więc na dobry początek materiału możecie zostawić łapkę w górę. A my lecimy z tym koksem. Milo's Catacombs. Kurde, robi się ciekawie. Muzyka jest... To jest ta taka muzyka z Dragon's Den'a. Ciekawa. Arony można tu zdobyć, ciekawe bardzo. Arony, Pokémon oczywiście stalowe. I Skip Rope. Czyli już wiemy, że jak będzie trzeba uciekać, to wiadomo z pomocą czego mogę. Zresztą ja chyba parę Escape Rope'ów mam, a przynajmniej tak kojarzę, że mam. Czekajcie, chcę sobie sprawdzić nie to, tylko czy ja miałem jeszcze... A nie, ja zużyłem wszystkie, mam Escape Rope'y, ale nie mam już Super Repeli. Przecież to oni! Fuck, to są Rangersi! Czarny, więc szefie... kiedy dostaniemy zapłatę za to? Teraz numer 13. Dostaniecie zapłatę, kiedy wykonacie swoją robotę. A żółty mówi, ale my przecież wykonaliśmy naszą robotę. A ósemka powiedziała w tym momencie, o tak, czyżby? Więc powiedzcie mi coś o tym. Dlaczego, aha, policja ich tam przeszukuje już, tak? No nieźle. Nieźle się dzieje, niezłe rzeczy. Czyli rangersi pracują dla tych naukowców. Spoko, czekają na wypłatę, aczkolwiek na razie chyba jej nie otrzymają. Tak, z dużymi... Oj, coś się stało. Czekajcie, czy by mnie już zauważyli? Missy? Czekaj, dude. Jesteś dziewczyną? A teraz się skapnęli, że żółty ranger to dziewczyna. Masakra. Oczywiście, że jestem. Nie pamiętasz, że chodziliśmy razem do szkoły? O Boże. A zielony na to? Nie pamiętam. Masakra. W każdym razie. Czy masz z tym jakiś problem? No właśnie, czy zielony ma jakiś problem, że żółty to dziewczyna? Aha, czy to wasza gadka to jest właśnie wasza robota? O nie, zauważyli mnie. No i co się stało? Tak, czy możecie się zamknąć i wziąć się do roboty? No caps. Rozumiano? Czy oni mnie nie widzą, czy co? Tak, jest tu jakiś dzieciak. No jestem tutaj, ale no dzieciakiem to ja raczej nie jestem, no co? Wchodzę w waszą, wam w paradę, można powiedzieć. Tak, NOS again. No musicie ze mną walczyć jak chcecie, ja tam was nie odpuszczę. Prawdopodobnie dojdzie do walki. Aha, Prodigy, spoko. Zajmą się mną, no zobaczymy kto się zajmie kim. Nie przejmujcie się tym. Tak, że oni się nie są w stanie skupić na robocie, nie robią tej roboty, no zobaczymy. Ja wam nie pozwolę wykonać tego co chcecie. Są już bardzo blisko, żeby zakończyć ich projekt. Czyli naukowcy uciekają, a ja pewnie będę musiał się z nimi trochę pobawić. Zapewne. Ciekawe, czy ich Eevee już ewoluowały. Ja już zgaduję, jakie będą mieć Eevee. Żółty Ranger zapewne będzie miał Jolteona, zielony Leafeona, a czarny Umbreona. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dlaczego o tym myślisz? Co tam się dzieje? Oni się... Ej, żółty też odchodzi. Myślałem, że też będzie chciał się mną zająć. Znaczy ona. Teraz walczymy z facetem. Tak, ciężko jest za pomocą... Co? Nie walczą ze mną? A ja myślałem, że tu dojdzie do jakiejś ciekawej walki. Oni mnie olali, ja się boję, że tu może być coś na styl, wiecie co, ja tu muszę tutaj walczyć, żeby dostawać trochę expa zawsze. Czekajcie, ja się boję, że to jakiś labirynt może być. Gdzie oni tak szybko uciekli? Masakra, to wygląda trochę jak labirynt. Mówię, walczymy przynajmniej szybciutko, bijemy sobie trochę expa. Aczkolwiek no skończą mi się też rok troły, więc walić to. No nie, wbijmy ten jeden level przynajmniej up. Kurde, gdzie my jesteśmy? Co za dziwne miejsce. Jest żółty. Naprawdę? Seriously? No naprawdę, naprawdę. Czy to jest... tak, żółty ranger. Rangerka raczej. Ma 4 pokemony, czyli mieli wszyscy 3 wcześniej. 3. 3. Teraz mają 4. Nie umiem pokazywać palcami. Masakra, jestem upośledzony. O nie, ten Yudi jest upośledzony. Nie potrafi pokazać na palcach tyle, co trzeba. No patrzcie, to teraz 4. A jak chcę pokazać 3, to tak jeden palec się zgina. Dlatego lepiej pokazywać tak trójkę. Zdecydowanie tak jest lepsza trójka.
Takedown nie działa, no zobaczymy, czy Elektabuzz spadnie na hita. Ej, może dzisiaj Ogar będzie tak dostawać szybko level upy, że nam ewoluuje, to byłoby super, ale no 5 leveli, no jeden już można powiedzieć, że wbity, ale byliśmy blisko wbicia go. 31 level, brawo Ogar. Hariyama, no to jest już trochę taki bardziej problematyczny Pokémon, dlatego może zmienimy sobie na Batmana. Batman może się tutaj przydać, Dynamic Punch, kurde, ale to sprawia, że jesteśmy confused. Trzeba uważać, bo mamy samą obronę, a dobry atak. O, zmienia Hariyama, lol. Tak się bawimy. Dobra zmiana, nie można zaprzeczyć, że nie. Bardzo dobra zmiana. Zapewne dostanę z elektrycznego ciosu, więc trzeba tutaj jak najszybciej zmieniać Pokemona. Oczywiście zmiana najprostsza i najlepsza na Pokemona ziemnego. Ogar, no straci ten typ ziemny, wiadoma sprawa, no ale póki co... No nie! Ten cwaniak walnął z double kicka. Ej, byłem... No... Nie chcę nic mówić, ale żółta rangerka jest genialna. Zmieniła na Pokémon, tak użyła ciosu, że jakby wiedziała, że zmienię. Przecież temu, ojejku, przecież Krobatowi, Pokémonowi, który jest zarówno trujący, jak latający, to double kick by nic nie zrobił. Ej, ta żółta rangerka nie jest głupia. Naprawdę, przewidzieć taką zmianę tutaj, no... Od człowieka bym się tego domyślał, ale w grze takie rzeczy? Do czego to chodzi? Batman dostał też level upa, no a teraz jest znowu Hariyama. Więc ja myślę, żeby jednak znowu doprowadzić do zmiany, tylko może na brzytwę. Czemu nie? Tam nasz Krobacik już troszeczkę... Znowu zmiana? Żółta rangerka jest mistrzynią w przewidywaniu ruchów, czy co? Ej, naprawdę, mam teraz taką rozkminę, co tu się dzieje w tej walce. Skąd wiedziała, że mam Scytera, że akurat teraz wyślę Scytera? Nie mam pytań. Mówcie co chcecie, ja nie mam pytań. Flamil nam za dużo nie zrobi. No, oczywiście. A, mamy Shedskin! Ej, mamy tą super, zapomniałem, że ja mam tą, no nie wiem, też ma double kicka, wszyscy miejcie double kicki najlepiej. Mamy tą fajną abilitkę, która sprawia, że nie działają, znaczy, że mogą nam przejść szybko te statusy. Double kick nie działa, nie trafia, mam nadzieję, że jeden dig wystarczy, żeby rozwalić Quillawę. Oj, a nie mamy żadnego quick ataku, szlak. No to padamy. Padamy już, nie chciałem zmieniać, zdarza się. Dobra, Batman, wchodzisz, będziesz szybszy, będziesz dobry na każdego z tych Pokémonów, dawaj Wing Attack. Kurde, no, żółta rangerka trochę zaimponowała, no nie powiem, że nie. Trochę dobra walka się nawet stworzyła tutaj. Brzytwa dostaje Agility. Spoko, ruch, ale ja nie chcę tutaj robić Scytera ani... No bo Scyterowi to Agility jest średnio potrzebne, ale Scizora pod Agility, nie. Nie zamierzam, Batman 30 level, brawo. Kto kolejny? No oczywiście, wiadomo kto kolejny. Hariyama, który stąpa i uderza, ale... Sorry, na hita raczej nie powinien paść, ale na dwa to już jak najbardziej. Dokładnie, Belly Drum. Uuu, jaka szkoda, nie użyjesz Belly Drama. No szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Zdarza się, tak bym powiedział, że po prostu się zdarza. No i bardzo dobrze. Brawo, brawo Batman. Dałeś radę. Come on now. No co come on now, co come on? Naprawdę mam zły dzień. Nie zamierzam z tobą rozmawiać. Naprawdę? No to fajnie, ma zły dzień, więc ma mnie w dupie i nie będzie rozmawiać ze mną o niczym. Chciałbym się tutaj czegoś dowiedzieć, ale nie. Niczego się nie dowiemy. Dobra, trzeba uzdrowić tutaj sobie naszego Pokemona, ponieważ zasługuje na to, żeby jednak trenować pod Tyranitara. Tutaj na dole nic nie ma, ale tu jest drabina. O kurde. Czy znowu tutaj tego typu przejścia? Co tutaj jest? Nie mogę... Mogę odczytać. Aha, czy to będzie zabawa z kolorkami? Nie no, super po prostu. Lepiej być nie może. Naprawdę, zabawy z kolorkami. Czekajcie, jest żółty. Coś się zmieniło? Nie wiem, kliknijmy, żeby się coś zmieniło, ale nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Sick Parvis Magna. Ciekawe rzeczy. Mogę tutaj, mogę zejść do tego. Old Rod. O, dostajemy... Ej, pierwszy raz w życiu dostaliśmy starą wędkę w postaci przedmiotu takiego, że tak sobie po prostu go zebraliśmy. Lol, trochę dziwne. Aha, tu się zablokowane jest. Tam do góry też przejść nie mogę. Może niepotrzebnie klikałem tamtym. Ej, o, Gligar. No ciekawy Pokémon. Może będziemy o nim myśleć. O, jest Ranger. Jest Ranger, tylko że czarny. Tak, lepiej się przygotował. No dobra, zobaczymy. Pokaż mi, czy jesteś lepiej przygotowany. A nie, to nie jest jeden, myślałem, że to czarny przez chwilę, ale to niebieski był. Metang, okej. Metang nie ma abilitki Levitation, więc easy, dostanie mocno. Ale, o kurde. Dobra, zwiększył sobie obronę, sam sobie ma dobrą obronę, nie zabierzemy wcale aż tak dużo. Coś tam zabieramy, ale Metal Claw, kurczę.
super efektywne oczywiście ataki, to bardzo super efektywne. Zmiana z Metanga, okej. Okay. Kurde, no! Ej, ci rangerzy nie są głupi, tylko tyle mogę powiedzieć. No głupich oni nie należą. Bite nie trafia, no my oczywiście nic mu nie robimy. Ale spokojnie, nie po to mamy na przykład Rock Trolla. Minluk, a czyli Ogara już nie wycofamy, tak się bawisz? No niech ci będzie, dawaj go z Rock Trolla. To będzie bardzo bolało tego Golbacika. Może padnie na hita. Za dużo oczekiwania, Yuli. Ancient Power, a nuż będziemy mieć tyle szczęścia, że... Jeszcze skryta cholera. Że podwyższymy sobie wszystkie statystyki, byłoby super. Ancient Power, jak wiecie, ma prawo to zrobić czasami. 1000 expa, no okej. Teraz już mogę zmieniać normalnie Pokémony Vaporeon. Ojojoj. Czyli już Eevee wszystkim ewoluowały. Był Jolteon, jest i Vaporeon. Dobra, Ludicolo, idź. Dobrze, że wziąłem na razie Ludicolo, a nie Krokonawa, bo potrzebny nam jest zdecydowanie Pokémon, który ma roślinne ataki. To jest jak najbardziej na propsie. Dawaj proszę z Razor Leafa. Jak on już ewoluuje, to w ogóle będzie super. Tylko mówię, żebym wiedzieć mniej więcej, na którym powinno się go ewoluować. Zwiększa sobie specjalny ataki zwykły, ale dobra, tak czy siak dwa ataki muszą nam wystarczyć, żeby rozwalić Vaporeonka. Pięknie, jeszcze jeden. Ach, Bite już atakuje. Już miałem nadzieję, że może jeszcze popełni błąd, jeszcze raz będzie wzrost zwiększenia sobie statystyk, które oczywiście ostatecznie by nic nie dało, no ale za dużo bym chciał. Zdecydowanie za dużo bym chciał. 1260 expa dla Ogara, 32 level, czyli ten level leci. Iron Defense, nie chcę się uczyć Iron Defense, tylko żebym znowu nie popełnił błędu, tak jak wiecie, popełniliśmy już jeden. Ludicolo 1260 expa też ładnie mu leci. Tentacool. No, Tentacool jest już bardziej problematycznym Pokémonem, dlatego może będziemy się bawić z Leech Seedem, żeby sobie troszeczkę pozwiększać ilość HP, żeby zawsze się trochę regenerowała. Może i trujące, ale też wodne oczywiście, więc będziemy bić. A mamy w sumie Synthesis, więc wiecie. Kurde, jakiś Confused Ray będzie mnie bił. Tylko czekaj, czy się sami walniemy. Nie walimy się sami. Pięknie. Dawaj, dalej, atakuj. Bariera. Z dwa razy barierę użyć to tak trochę bez sensu, ale okej. Okay. W sumie mogłem się teraz leczyć, wiedząc, że i tak go rozwalił Leech Seed. No, trochę błąd z mojej strony. A tak miałbym uzdrowionego Pokémona. No i ostatni to oczywiście jest Metang. Dobra, Metang, potraktujemy cię dosłownie tą samą taktyką, czyli Leech Seed. Self-destruction. Ty gnoju. To było chamskie. To było chamskie. Nie mógłbyś po prostu pozwolić mi wygrać? No i co, ty mi chociaż może ty coś więcej powiesz? Tak, nikt nie będzie miał do ciebie respektu. No tak nie będzie. Czekajcie, to wszystko jest na razie poblokowane. Za dużo to my tutaj nie mamy do obszukania. O, i nawet jest kolejny Ranger. Czekajcie, nie mam jeszcze jakiegoś Super Potiona? Albo cokolwiek, co mnie może... Mamy Super Potiony i dobrze. Dobrze, to jest różowa, to będzie miała... Czekajcie, co ona tu może mieć? Ej, chyba nie będzie miała Sylwiona. Tu nie ma Sylwiona, czy jest? O kurde, ej, teraz ciekawostka. Aha, czyli oni to wszystko robią, żeby, wiecie, tutaj wzbudzić szacunek Reda. Zobaczymy. Pokaż mi swoje Pokémony. No tak, to są Pokémony Fery. My nie mamy niestety żadnego stalowego ataku, więc po prostu będę się chyba kopał i atakował, bo to jest w miarę mocne. A jak nie, no to może jakiś tam Ancient Power, żeby spróbować zwiększyć sobie statystyki. Pięknie, Jigglypuff leży. No, expa trochę wchodzi. Slowpoke, kurde, czyli ma jakieś takie tego typu Pokémona. Ja już nie mam naszego... Ale mamy Omena w sumie. Omen jest bardzo spoko. No bo wiecie, mamy przecież takie ataki jak choćby właśnie Shadow Claw, który będzie super efektywny. Dawaj Omen, ty też zasługujesz na to, żeby mieć szybko Zen Headbutt, szlak. Trochę to robi. Zmiana Pokemona, pewnie na jakiegoś normalnego, Porygon dwójka. Dobra, posłuchaj kolego, musisz się tutaj, spróbuj uśpić. Pięknie, to był dobry pomysł z uśpieniem Porygona. Porygon dość niebezpieczny może być, wiadoma sprawa. Ale ja też mam pomysły na życie. Dajmy Dark Pulse. W ogóle nie wiem, fajnie wygląda animacja Dark Pulse'a, zdecydowanie. Jeszcze skryta walnęliśmy, ja myślałem, że ogólnie Omen taki ma mocne ataki. Dobra, stary, walczy, zasługujesz na to, żeby rozwalić takiego Porygona. No, mówię, teraz tak zabierzemy... Nie no, nie najgorzej. No i niestety Power Bolt. Coś czuję, że nas to niszczy. Super efektywne. Auć. Auć, auć, biedny Omen. Dobra, Ogar, wchodzisz. Jak mówię, zależy mi bardzo na tym, żeby to on tutaj trochę expił, żeby to on jak najszybciej stał się tym potężnym, przepotężnym Tyranitarem okryt. O to chodzi, Ogar, o to właśnie chodzi. Tylko, że Slowpoke dalej jest... Czy zaryzykujemy? Mamy Bite'a, a Slowpoke jest obity. Dawaj, mam nadzieję, że zniszczymy go na hita. Tak jest, pięknie, Ogar. No i teraz ostatni Pokémon. To Pokémon... jest jednak Sylwion, wow!
Po prostu takie wielkie wow. Tyle mogę powiedzieć. Naprawdę, dali do tego haka ludzie Pokemona z 6. generacji. Dobry cios. Użył sobie Sylwionek, wiedząc, że i tak mi nic nie zrobi. Piękny dig. Ej, dobra, no to easy bym powiedział. Bo teraz jak trafimy z Rocktroa, to powinniśmy załatwić Sylwionka. Fajnie, że jest tutaj w ogóle ten Pokemon. Masakra jakaś. Dobra, 1182 expa, prawie 33. No i różowy Ranger padł. Nie, nie kumam tego. No, różowy to też jest kobieta. W ogóle różowej tam nie było wcześniej. Red stara się skolekcjonować jakieś dziwne kule, tak? Z całego regionu. No, ciekawa informacja. Dobra, coś tu odklikaliśmy i to będzie dużo, dużo zabawy z tym będzie, coś czuję. I nie mogę tutaj przejść w ogóle? Nie, tu nie mogę przejść, czy chcę, czy nie. Ale odblokowało nam się cokolwiek. Ej, tu się coś tak jakby. Do końca mi się nie odblokowało, bo nie mogę tam przechodzić. Ej, masakra, to coś czuję, że tu będzie ludzie dużo, dużo zabawy. Na razie sobie poklikamy po... Nie, dobra, to nie ma sensu, bo to od razu mi blokuje. A do góry to już było wyjście? Nie, nie było. Masakryczna zabawa z tym jest. Czekajcie, bo tam jest wyjście, prawda? Jeszcze raz, color switch will change whatever blocks of color appear or not. Ale jak ja sprawdzam, czy się pojawia kolor, tak jakby. Nie mogę tu przechodzić do góry, chamstwo. Po co takie coś jest? Dobra, no to to trzeba. To musi się wiedzieć, na czerwono są te bloki, to co, odblokowuje mi czerwone? Tak, o to chodziło, tylko że tam przejść nie mogę. Okej, no to to już zrozumiałem. Tu jest kolejne, ja nawet nie widziałem tego, albo tu nie byłem. Czekajcie, co się zmieniło? Aha, tam, zmieniło się u niego, tam się odblokowało, super. Tylko że teraz nie mogę tu przejść. I to wszystko jest strasznie podejrzane. Nie podoba mi się coś takiego. Zaraz, może tutaj powinienem znowu kliknąć ten. I teraz może mi się tutaj... A, i teraz mogę tu przejść, bo to był wcześniej spadek, czyli to mi odblokowuje to. Dobra, to dobrze, idziemy chyba. Chyba dobrze. Arone, sorry, sorry kolego, nie mam czasu dla ciebie. Tak samo jak tam nie przejdziemy, bo muszę brązowy kliknąć, żeby mi zablokowało się przejście. Może gdzieś tu będzie takowy. Kurde, same ła... O, jest brązowy. Czyli dobra, brązowy odblokowało nam... Ale tu się znowu zablokowało. Lol. Żartujecie sobie. Co się dzieje? A, spadliśmy. Okej, ale to chyba dobrze. Chyba chcieliśmy spaść, bo teraz tu się odblokowuje. Nie, tu się nie odblokowuje. Gdzieś się odblokowało? Nie, tutaj też nie. Ej, masakra ludzie, to jest chore miejsce. W jednym miejscu się odblokuje, a nawet ponity tutaj są. A w drugim zablokuje akurat. Tu musimy, to chyba takie jest miejsce ostateczne, do którego mamy dążyć. Poważne rozkminy Yugi'ego, jak to przejść? Nie, czekajcie, bo to mi, co mi co, nie, to mi blokuje od razu, ale może tutaj mi coś odblokuje. Nie, no tam nie przejdziemy, bo to jest spadek, tak jakby wiecie, to jest tak jak trzeba patrzeć pod względem wielopoziomowym, nie. No to to trzeba, to musi być zawsze odblokowane, no bo jedyny dobry pomysł, co by tu z tym zrobić, tak właściwie. Kurde, Zubat, prosisz się o to, żebym wbił na tobie 33 level. No, kurde, trzeba. Zubaty mnie denerwują. Niczego się obecnie nie uczymy. Tam nie przejdziemy. Tak samo jak tu nie mam nigdzie możliwości przejścia. Tu chyba działa wszystko tak jak należy, tylko ja powinienem iść do góry. Tu jest zablokowane. Nie no, to teraz żółte. Nie no, to muszę jeszcze raz odblokować żółte. No tak. Tu odblokowujemy żółte, okej, czekajcie, jakoś to musimy fajnie rozkminić. Nie, tylko że teraz tu mam zablokowane znowu, no tak, ale jak tutaj wezmę, to się tu odblokuje i teraz muszę iść jeszcze raz do żółtego, żeby zablokować, to rozumiecie, raz jest potrzebne tak jakby kilka razy użycie czegoś, żeby jedno z drugim poodblokowywać, teraz znowu żółte, żeby zablokować tu, no tak. Tylko może ja powinienem, nie wiem, czerwonym, no nie, czemu tam to się zablokowało? Czy to już było zablokowane? Teraz tu się odblokowało, zaraz byliśmy już tu? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. O, jesteśmy w jakimś miejscu, super. Przeszliśmy dalej. O ile chodziło o to miejsce, o ile tutaj jest coś interesującego w tej jaskini. Tak, tu chyba idziemy dalej, musimy ścigać tych naukowców, może jeszcze kogoś spotkamy. Zobaczymy, na razie idziemy, wydaje mi się, że dobrze. Tak, mamy tutaj bajkę czerwoną. A nie wiem, a kliknąłem sobie. Aha, teraz się tutaj zablokowaliśmy, spoko. Znaczy zaraz, zablokowaliśmy się tu, ale odblokowaliśmy sobie drogę tutaj. Okej. Ciekawe miejsce.
Index Manio. Okej, dobra. Numele można to nawet spotkać. No jak widać, schodzimy. Jest! Jest Ranger. Czy idziemy dobrze? No, sorry man, I don't care, wybacz. Czyli walczymy ludzie z czarnym rangerem. No to spodziewajmy się tutaj Ambrionków i tym podobnym. Handu ma już ma, fuck. Charm, o mój Boże. Zmniejsza nam mocno atak, niedobrze. Walniemy go super efektywnie, wiadoma sprawa. Dobrze, że nie zmienia nagle na jakiegoś latającego. No tak, pokemony typu ciemność, standard, ale pięknie. Handu, mimo tego mój ulubiony pokemon musiał polec. Nie dał rady tego wytrzymać, tego potężnego ataku. Sakra, kawa mi się przykleiła do podkładki, przez co się trochę wylało. Serio ludzie, bo tak przy podrywaniu mi się... kurde, moja głupia podkładka, muszę ją wymienić na jakąś fajniejszą, lepszą. Curse. Spoko, że szapet sam się załatwił, tylko że ja muszę zmieniać jak najszybciej teraz naszego ogara, bo będzie dostawał mocno. Wiadomo jak to działa, ta klątwa, kurde. Dobra, tutaj mógłbym zaatakować, no ale mówię, nie chcę. Dajcie mi jednę. Dajcie Etna, Etna się tutaj przyda zdecydowanie. Na... A w ogóle dlaczego ten Pokémon? Przecież to nie jest, wiecie, chyba że tu bardziej chodzi o kolory niż, kurczę, o to wszystko, o te... nie o typy, tylko o kolory właśnie. A, któż to wie. Super efektywne, ale nie do końca. Ale nie do końca niestety. Chociaż tutaj wiecie, w tej wersji tyle Pokémonów ma pozmieniane te wszystkie typy, to wszystko, że ciężko to ogarnąć. Trzeba przyznać, no ale dobra, Meanwhile na razie dostaje, na double slap coś tam robi, ale to jest not very effective, więc... Ale 5 razy trafia, no to co z tego, że nie jest zbyt efektywny, jak naprawdę robi swoje. Dajemy w Meanwhile, Meanwhile, padaj. Padnij w końcu! Dobrze, odpadł. Czyli Etna wbija w tym momencie 32 level. Ona tak samo jak nasz starter Ogar zbliża się do ewolucji. Wszyscy czekamy tylko na to. I ostatnim Pokemonem jest Ambrion, jakby się ktoś kurde no nie domyślił. A całe szczęście mamy Double Kicka, czyli super efektywny atak. Przykrycie nie bierze wcale tak dużo, no ale mówię, to jest Ambrion. Atak tego Pokemona jest naprawdę zajście dobry. Jak coś to zmienię chyba i tak na Ogara, żeby to on wbił trochę expa. No bo już teraz prawdopodobnie Ambrion nas zatłucze. No dokładnie. Ale nic się nie dzieje. Jeszcze kryt, ale to dobrze. Dobrze, że nie kryt na innym Pokemonie, bo to bym się już trochę nie cieszył. Dobra, walmy z Rock Trolla, bo niestety zaraz braknie mi digów, a to nie jest fajne. Dobra, zwiększa sobie specjalny atak i atak. Możesz to robić jak najbardziej. Ambrion, wcale nie jestem zły, ani troszeczkę. Pięknie. Zrobiłeś to. To mi się podoba. Patrzcie, Ogar, kurde, już prawie 34. No i co teraz powiesz? Nikt cię nie rozumie, no po prostu smutek. Strasznie, strasznie mi smutno, no nie no, żartuję, wcale mi nie jest gościa smutno. Nie lubię go. Dobra, dajmy sobie revive na Etnie i na Ludicolo. Ja powinienem, widzicie, zamiast brać kurde udział w tym głupim konkursie, to zbierać hajs na te przedmioty, które mogą się tutaj bardzo przydać, żebym nie musiał się wracać. Jeszcze Omen zemdlał, kurde. Jeszcze jego powinienem, dobra, jego też sobie z revive'u wyjemy. Mamy jeszcze dwa revive, więc akurat będzie na ciebie, no ale już super potionów to my chyba nie mamy. No i co, czekajcie. Tu są, tak, tu nic nie ma w sumie. Dzisiaj coś czuję, że chyba tego nie przejdziemy. O ile jak to jest takie długie, ale na razie no zobaczymy. Growlite. Nie walczymy z tobą, Growlite, przepraszam. Okej. Żółty mi odblokowuje w tym miejscu, to mi odblokuje brązowe, szczerze mówiąc nie wiem gdzie było brązowe. A nie, czekajcie, to chyba powinienem najpierw kliknąć... kurde. Najpierw powinienem kliknąć w niebieskie, a potem kliknąć w brązowe. Prawdopodobnie o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Teraz tak, tu odblokuje, tu się zablokuje, ale tu się gdzieś tam dalej odblokuje zapewne coś. Dobra, znowu zubaty się proszą, żeby mnie pokonał i... Serio, tak mało expa? Czekajcie, dobra, tu muszę drabiną zejść na pewno. Nie, tu muszę czerwone znowu kliknąć. Okej, czerwone blokuje nam przejście od razu w tym miejscu, ale to nikogo to nie obchodzi, ponieważ odblokowuje nam właśnie... Nie tu? Ej, dobra, teraz jest coś nie tak. Tu nie było nigdzie... Aha, tu mi odblokowało czerwone. Aha, czyli teraz tu klikam. Fuck this game, jakie to jest kurde skomplikowane. Nie no, zaraz tu się cofnęliśmy do punktu wyjścia. Czy wszystko mi się właśnie nie zrestartowało? Pewnie tak. Zakładam, że kurde tak. Czekajcie, może powinienem pójść... Nie, tu się jest dalej zablokowane. Czy
Czerwone tam niby odblokowuje, ale ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Serio. Serio do końca nie wiem, co robić. To jest ten straszny moment, w którym po prostu nie mam pewności, czy my to wszystko dobrze robimy. No i teoretycznie odblokowuje wszystko tak, jak leci, więc powinno mnie to gdzieś zaprowadzić. Teraz żółte. Znowu, kurde, ma czopy. Teraz tu. Dobra, no to teraz... Ajajaj, nie tutaj, tylko do góry. Dokładnie. Zaraz, czy tam było czerwone do kliknięcia? Nie powinienem teraz tego jeszcze czerwonego użyć. Jest szansa, że właśnie o to chodziło. Teraz chyba kliknąłem już... Ej, znowu nie kliknąłem wszystkiego. Oh fuck. No bo jak czerwone jest kliknięte, to jest zablokowane, prawda? Nie, no właśnie tam jest cały czas odblokowane. No gdzie nie, żeby coś, ale nie wiem, co ja muszę kliknąć. Żeby tu odblokować, no bo tam brązowo odblokowuje, ale co zrobić, żeby tu się coś odblokowało? Rozkmina dnia normalnie. Rozkmina dnia, bo coś muszę pomijać. Coś prawdopodobnie pominąłem, ale nie wiem co, może to żółte to robiło? Cholera wie. Teraz to już mogę... Nie, żółte na pewno nie, bo żółte blokuje tutaj. Dobra, odklikaj mi. To niebieskie już widzę, co blokowało chyba. Tak, to niebieskie było tutaj, ja to niepotrzebnie chyba klikałem w to niebieskie. Dobra, tu nam odblokowało się przejście. Jakie to kurde skomplikowane się robi. Czekajcie, jak zrobię tak. Dobra, o to chodziło, żeby tutaj sobie mieć jumping shoes. Lol, dostaliśmy buty do skakania. A to jump over it. Co się stało? Of the switches. Co, zrestartowało nam wszystkie przyciski? A, zrestartowało nam wszystkie przyciski, ale teraz możemy już przeskakiwać. Po takich pojedynczych. Okej, rozumiem. Rozumiem, fajnie. Z jednej strony odblokowało nam wszystkie, ale już możemy... A tu mogę przez takie duże? Nie, przez takie duże nie mogę przeskakiwać niestety. Ale przez takie pojedyncze już mogę. Okej, fajnie. Tu jest woda, to nie przejdziemy. Ej, naprawdę, skomplikowane miejsce. Ale... O, tu mogę skakać przecież. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Kurde, jakie przejścia normalnie. Tam był gdzieś ranger, ale na razie go olałem, bo myślałem, że a nuż tutaj coś się trafi fajnego. Ale chyba niepotrzebnie tu poszło. Nie, no może potrzebnie. Może tak, jest tutaj dla pokebola tu przyszliśmy. Ciekawe, co będzie tym pokebolem. Kurde, co za miejsce. Dawnstone! Wow, super, fajny kamień do ewolucji. A nuż się przyda. Mówię wam, a nuż się przyda. Dobra, przeskakuj z powrotem. Z powrotem musimy się dostać do tamtego rangera. Fajne miejsce, pod tym względem, że trzeba trochę pomyśleć, popatrzeć, co klikamy, a co nie. Dobra, przeskakujemy. Jest kolejny ranger. Masakra. Poczekajcie chwilę, muszę na chwilę zrobić małą przerwę. Sorki ludzie, ja już jestem, przepraszam, że za tą przerwę, znaczy wy jej nawet nie zauważyliście, ale idziemy dalej. Teraz będziemy walczyć przeciwko zielonemu rangerowi. Więc nie żeby coś, Ogara wystawiamy na pierwszy, żeby dostał po prostu expa. No ale będą wiadomo jakie pokemony. Wszyscy wiedzieliśmy, że to nadejdzie, że ja nadejdę. Tak, zrozumiem, że to pomyłka. To nie będzie pomyłka, ziomuś. Dawaj walkę. Zielony ranger, no to oczywiście pokemony. Zatu? Ej, nie chcę nic mówić, ale Zatu to taki bardzo spoko dla mnie pokemon. Znaczy bardzo, no może nie wiem, może ma dobry atak, ma nawet dobry ma specjalny atak, ale no spodziewałem się tutaj roślinnych pokemonów od ciebie, ziomuś, a tutaj dostałem coś innego. O pięknie, zwiększyliśmy wszystkie statystyki i to może zaryzykujemy i będziemy próbować walczyć. Już mamy zwiększony atak, speed, obrony, specjalną obronę, wszystko co jest tylko możliwe. Więc ej, dobrze jest. Fajnie, Ancient Power zadziałał w końcu, jakby jeszcze raz mi się podwyższyło staty, to byłoby super. Ale nie ma tak dobrze, ale Weeping Bell, więc ja bym się wcale aż tak bardzo nie martwił. Mamy Diga, jak wiecie Weeping Bell jest również pokemonem trującym, więc ten Dig na pewno zabierze sporo. A biorąc pod uwagę, że mamy zwiększone statystyki, załatwi Weeping Bella. Ej, pięknie ludzie, jest dzisiaj szansa, że może po tej walce, nie no po tej raczej nie, ale kurde, gdyby tak mieć już tego najlepszego z najlepszych. Dobra, Wani, może jeszcze podwyższy mi raz statystyki, ale byłoby to cudowne po prostu. Kurde, wiedziałem, że... Easy! Easy, ludzie, easy! Właśnie Leafeon ładuje się energią, użył ciosu, który by mnie załatwił na hita, ale jak nie działa słońce, to oczywiście to my go załatwiamy. Pięknie, Ogar, już so close, ludzie. I Pupitar! Dlaczego akurat on? Dlaczego akurat on? Dobrze, że został mi jeden dig, inaczej miałbym z nim spore problemy. Ej, gorzej, jak on też użyje diga.
A nie, ale zamiast tego użył Iron Defense. Mocno zwiększył swoją obronę. Czy to wystarczy? Boję się, że może wystarczyć. Nie wystarczy, a bardzo dobrze ogar. Oby za niego było dużo expa. Prawie. Ale ludzie, no dzisiaj to chyba i tak damy radę wbić to. That's pathetic. You are pathetic. Ty jesteś pathetic, ty gnoju. Szkoda tylko, że ciosy mi się kończą. Nawet nie wiem, czy mam przedmioty, które mogą mi z powrotem zwiększyć liczbę. Czekajcie, self-cure for poison. Nie. Czy my mamy coś takiego fajnego? Nie, nie mamy. Lepabery. Tak, lepabery są. Ej, nawet nie zauważyłem, że mam lepabery. Może dla Diga mi przywróć. Mam jeszcze jakieś lepabery? Mam jeszcze jedno lepabery. To może dla Ancient Powera. Okej, okay, fajnie. Czyli mamy to. Ale tu już się okaże, że to będzie Pokecentrum pewnie zaraz. To nie jest to samo miejsce, w którym wchodziłem. Nie, nie, nie. Aż tak gra mnie nie strollowała, że nagle mnie jakoś cofnęło. Dobra, gdzie ja powinienem iść? Musimy użyć... A, to tylko kilka mi tego przywróciło i to może z Bajta bijmy. Bijmy z Bajta, bo ja potrzebuję expa. Kurde, i jeszcze jedna walka. Jeżeli się nie mylę, to właśnie na 30... Kurde, tutaj jest strength potrzebny. Bo właśnie na 35 powinien nasz Pokémon ewoluować. Do góry nic nie ma. Nie, nie pominąłem tutaj raczej niczego, bo już byśmy tutaj coś mieli. Ej, dobra, kurde, ja już chcę jakiegoś... No niech jakiś dziki Pokémon mnie zaatakuje. Jakiś strażnik jest. Kim ty jesteś? No przedstawiam mu się, rozumiem. Of ID? No, no mam takie niby coś. Visa? Paszport? Nie, chyba tego nie mam. Aha, czyli nie, ja nie jestem kryminalistą, stary. Nie, nie, to jest inny, kryminalista ukradł Shelgona, czy Bagona, który jest teraz Shelgonem. Nie, 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 to nie ja, stary. Naprawdę. No. Tak, naprawdę troszczę się o swoje Pokémony, kocham i respektuję, dokładnie, naprawdę. Aha, sprawdźmy jak walczysz. Czyli sprawdzi to, czy mam rację, policjant, walcząc ze mną. Ej, to spoko nawet, Graveler, Idealozo, po prostu Idealozo może być, mi się podoba. Dobra, wow, dobrze, że Earth Power nie działa jak Earthquake. O kurde, działoby się. No, nie! Stardew spowodował, że przeżył i używa Earth Power, błagam, nie! Dobrze, dobrze, już się bałem, że załatwi nas i nie ewoluuje nam ogar. Ale on chyba powinien ewoluować w końcu. W końcu powinniśmy mieć Tyranitara. O ile oczywiście info z 35 levelem nie było fałszywe od was, to tak się powinno stać. I Lyron, to jest kolejny, który może mieć, kurde... Wiecie co? Kolejny, który może mieć Stardew abilitkę, która nie pozwoli... Nie miał Stardew, to dobrze. No pięknie, to się ceni. Ej, dobra ludzie, czekam na ten moment. Czy to jest właśnie ten moment, w którym ogar powie nam... Jestem w swojej najwyższej formie. Nie! Ej, to może na 40? Może mi się coś pomyliło. Dlaczego dalej nie mogę tu przejść? Nie, mogę już. Kurde, już myślałem, że nie. Aha, że jak znajdziemy kryminalistę, to pozwoli nam zostać. Okej. Okay. Aha, czy musimy aresztować któregoś z rangerów? Spoko. Ej, dostajemy kostium? LOL? Ej, on nas przebrał za jednego z nich. Ej, masakra. Wow, ludzie, dobra, już wiem, że kolejny odcinek będzie dobry, bo wyglądamy jak ranger. Ej, ciekawe, czy tutaj też mi się zmienił wygląd. Tak, tu też się zmienił wygląd, co się dzieje? Masakra. Dobra, słuchajcie, w każdym razie widzimy się w kolejnym materiale, bo będzie ciekawie. Czekajcie do kolejnego materiału. Niestety dzisiaj jeszcze Tyranitara nie mamy, ale może w kolejnym, może w którymś z przyszłych materiałów się uda. W każdym razie zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Tak więc to tyle na dziś. Cześć i czołem i na razie. Hej!